Na zatwierdzonej przez gminę miejską liście mieszkań komunalnych znalazło się 57 rodzin, w tym 30 z listy ubiegłorocznej. Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta Tczew corocznie zatwierdza listę osób oczekujących na mieszkania komunalne. Na tegorocznej znalazło się 57 rodzin, w tym 30 z listy ubiegłorocznej. Jak to w życiu bywa, jednym się poszczęściło, innym przeciwnie, ale do pełni szczęścia mają jeszcze daleko, ponieważ na otrzymanie mieszkania komunalnego czeka się od kilku miesięcy do kilku nawet lat. Ta druga opcja jest bardziej realna, zważywszy, że gmina miejska Tczew nie dysponuje odpowiednią ilością lokali komunalnych. Potrzeby w tym zakresie są znacznie większe. To, że się znalazły na tej liście, to jest bardzo dużo, bo na pewno, myślę, że na pewno zostanie zrealizowana ta lista. Natomiast kiedy zostanie zrealizowana, to zależy, ile mieszkań zostanie oddanych do użytku, bo wiemy, że na prostej będzie oddawany budynek do zasiedlenia, więc będzie tam kilka mieszkań, co oczywiście nie świadczy o tym, że będą to z listy przydziałów mieszkań, natomiast głównie z odzysku, ile otrzymamy mieszkań, wtedy się okaże, jak zrealizujemy listę. Jakimi kryteriami kierowała się Komisja Mieszkaniowa, weryfikując wnioski osób ubiegających się o lokal? Komisja w tym roku oceniając wnioski, brała pod uwagę okres zamieszkiwania na terenie miasta Tczewa, sytuację mieszkaniową, sytuację życiową i inne oczywiście jakieś sytuacje, które brała pod uwagę. Za przydział mieszkania komunalnego osoby nic nie płacą. Za przydział nie płacą. Nie płacą, to jest mieszkanie, które rodziny otrzymują za darmo. Oczywiście będą tylko uiszczały opłaty związane z utrzymaniem tego mieszkania. Utrzymanie mieszkania, gdzie również mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, ale to już jest jakby sprawa dalsza.